Mpic Go zaprasza do wysłuchania książki Anuk Herman zatytułowanej Nigdy nie będziesz szło samo. Czyta Aleksandra Domańska. Prolog. Sobaka narzucił sobie na ramiona błękitną, futrzaną kurtkę. Przed wyjściem podlał stojącego na parapecie fikusa. Rozejrzał się po kuchni i po chwili namysłu wyciągnął z kosza worek cuchnących odpadków po przedwczorajszym obiedzie. Na dworze było zimno, a on nie miał kluczy do śmietnikowej wiaty. Kurde, wycedził przez zęby, kiedy worek przykleił się do zamarzniętej kałuży przy bramie, a śmieci, gdy ciągnął za niedowiązane wstążki, rozsypały się na chodnik. Próbował wyzbierać obierki, ale przy każdym skłonie ślizgał się na podeszwach nieodpowiednich do pogody trampek. Nie udało się. Wróci tu później. Nie lubił ludzi, którzy śmiecą. Śpieszył się, ale cały ten pośpiech był po nic. Pociąg i tak się spóźniał. Stanąwszy na peronie, przekonał się, że dziesiątki zdyszanych i rozkasłanych podróżnych – Czekają na ten sam skład z Gdyni do Katowic. Pozostało tylko obserwowanie wyświetlaczy, na których informacje o opóźnieniu podawane były z opóźnieniem. Owinął się mocniej fikuśnym szalem. Wtedy też uznał, że cała ta podróż nie ma sensu. Chciał się spotkać ze starymi znajomymi. Ale to nie był jego obowiązek a wszystko, co wydarzyło się między wyjściem z domu a dotarciem na stację, upewniło go, że ma tego dnia pecha. W zaparowanych szkłach innych pasażerów odbijała się ta sama frustracja, która właśnie miała zmusić go do odwrotu. Wtedy jednak telefon kogoś, kto stał w pobliżu, rozdzwonił się głośniej niż powinien i chłopak usłyszał intro znajomej piosenki. Kawałek obudził wspomnienia z jakiejś dawno zapomnianej, tańczonej imprezy. Chłopak użył więc aplikacji do rozpoznawania muzyki, żeby ustalić, co to za utwór, i zapisał go sobie na później. Po sąsiednim torze przejeżdżał właśnie skład towarowy. Czarna lokomotywa o dużych okrągłych reflektorach wtoczyła się z hukiem między perony razem z tuzinem wypełnionych węglem wagonów. Zaraz potem na stację podjechał zgrabny skład regio. Nie myśląc zbyt wiele, chłopak wsiadł. Było mu już za zimno, za głośno, za intensywnie i denerwował się na samą myśl o szukaniu swojego miejsca w zatłoczonych przedziałach, wśród walizek, toreb i okutanych w wilgotne kurtki ludzi. Pasażerowie spóźniającego się Intercity zostali po drugiej stronie szyb pociągu, chowając się przed zacinającym śniegiem, za wspierającymi dach filarami. Chłopak wysiadł zaledwie dwie stacje dalej, wyciągnął telefon i napisał krótką wiadomość. Zamierzał zaszyć się w lokalnej piwiarni. Latem bywał tam z przyjaciółmi. I zamówić coś gorącego, a potem zdecydować, co dalej i dać znać tym, którzy spodziewali się od niego jakiejś informacji. Założył słuchawki, w których natychmiast popłynął pankowy numer, zasłyszany na peronie, i ruszył przed siebie. Jego twarz, z wyskubanymi brwiami i ustami zaciśniętymi w wąską kreskę, zdradzała pewien szczególny rodzaj niepokoju. Tak wyglądają ludzie, którzy nie lubią zmieniać planów, ale życie cały czas zmusza ich do przekraczania własnych granic. Muzyka ucichła, a telefon w kieszeni zawibrował. Zerknął na wyświetlacz, uśmiechnął się pod nosem, odebrał i po chwili rozmowy przyspieszył kroku, znikając w rosnących nieopodal stacji chaszczach. Wyszedł w końcu na wydeptaną pośród zarośli ścieżkę. Między zębami tlił mu się teraz wypalony prawie do filtra papieros. Światła odległego peronu jarzyły się w lodowatym powietrzu jak race. Cześć, rzucił w mrok. Cześć, usłyszał w odpowiedzi. Nie przejął się tym, że powitanie było chłodne i podszedł bliżej schował peta do kieszeni upychając go głęboko razem z telefonem i splątanymi kablami od słuchawek okolica była cicha i spokojna pobliskie osiedle należało do bezpiecznych tych po których nawet zimą biegają rozbawione dzieciaki i spuszczone ze smyczy psy na takich wspólnie oczekuje się pierwszej gwiazdki a niektórzy sąsiedzi dzielą się ze sobą opłatkiem tu pewnie kaloryfery były ciepłe, a światła w salonach przygaszone. W telewizji leciały reklamy lalek, klocków i kawy. Mieszkańcy pochłonięci byli przygotowaniami do nadchodzących świąt. Niedługo później korzenie śpiących wierzb, kłącza krwawnika i podbiału oraz łakome mchy okryły się ciepłem świeżej krwi. Która roztopiła śnieg i przesączyła się przez warstwę zlodowaciałej gleby, jak przez cieniutką membranę, karmiąc przy tym wszystkich tych, którzy zimowali w jej spierzchniętych zimą grudach. Legenda mówi, że tam, gdzie spadną krople ludzkiej juchy, latem wyrośnie i zakwitnie kruszczyk rdzawo-czerwony. Dzwonkowate kwiaty pachną wanilią, i mają w sobie coś żałobnego. Nawet jeśli spozierają tylko nieśmiało z pomiędzy chałdzianych habazi Katuchna. Ty. Hej, K-17. Obcy. M-17, siema. Tu czy się przenosimy? Ty. Nie wiem, wolę tu. Obcy. Co porabiasz? Ty. Przecież widzisz. Obcy. No, w sumie... Imię? Ty. Katuchna, Kati. Obcy. A ja, Sobaka. To był szósty tego wieczora czat. Wszyscy poprzedni rozmówcy Katuchny znikali po pierwszym hej, pozostawiając komunikat przepraszamy, nieznajomy zakończył rozmowę. Ty. Dziwne, ale ładne. Jesteś stąd? Obcy. Mieszkam w Polsce od urodzenia, teraz w Katowicach. Ty. Super. Czym się zajmujesz? Opsy. <noise> Chyba aktywizm to dobre słowo. Głównie to wolontariat, pomagam zwierzętom i takie tam. Ty. Ja pracuję w antykwariacie. Wszystko, co Katuchna napisała na czacie, było kłamstwem. Skończyła ledwie piętnaście lat i nigdy nigdzie nie pracowała. Nie mówiąc już o posiadaniu własnych pieniędzy. Brak środków przekładał się na brak możliwości zbierania płyt i książek. Nie miała też wielu okazji, by dyskutować na żywo z kimś, kto miałby podobne do niej hobby, więc sytuacje, które szczegółowo referowała, były zmyślone. Ale w internecie nic nie miało znaczenia, zwłaszcza nieprzyjemna i wstydliwa prawda. Zwłaszcza w dzień tak koszmarnie męczący jak ten. Katuchna już od rana chodziła nabuzowana i dziwnie drażliwa, nieprzyjemnie pobudzona, co podobno było normalne, a przynajmniej zdarzało się osobom takim jak ona. W szkole nie potrafiła się skupić na bezsensownym przepisywaniu notatek. Tkaniny ubrań wydawały się jej sztywniejsze i bardziej niewygodne niż zwykle. Choć celowo założyła swoje ulubione spodnie i bluzę, z których od razu po zakupie starannie odcięła metki. Miała wrażenie, że szwy drapią ją aż do kości. Nerwowo stukała paznokciami w blad, i na wychowawczej wyszła, żeby schować się w łazience, ale to nie pomogło. Przeczuwała, że w końcu wybuchnie. No i wreszcie stało się. Katuchna dostała proste zadanie. Miała po lekcjach odebrać zamówioną włoszczyznę z osiedlowego warzywniaka. Kiedy znalazła się pod kioskiem, czapa śniegu z markizy nad wejściem spadła jej na głowę. Dziewczyna najpierw się zapowietrzyła, potem z całej siły zacisnęła pięści tak, że paznokcie boleśnie wbiły się we wnętrze dłoni, a miała tego nie robić. Po chwili odwróciła się i szybkim, robotycznym krokiem przemknęła na drugą stronę ulicy. Niemal od razu poczuła, że robi jej się gorąco. Policzki nabiegają krwią, a w kącikach oczu zbierają łzy. Skończyło się to bezgłośnym powtarzaniem litanii: Jestem głupia i żałosna, głupia i żałosna, głupia i żałosna. Kretynka, kretynka, kretynka. Rozdygotana dotarła pod dom. Zorientowała się, że klucze są na dnie plecaka, więc zaczęła nim chaotycznie potrząsać drewniane pomazane markerem drzwi zaskrzypiały, kiedy pchnęła je nogą, a w końcu trzasnęły, gdy już pokonała schody prowadzące na podwyższony parter. Pierwsze piętro, drugie piętro, drzwi, szczęk kluczy, znowu pchnięcie nogą, rzut plecakiem o wgniecione linoleum, także siedzący na dywaniku kot podskoczył i godnie wycofał się z pola rażenia. Buty były ubłocone i ten sam los miał spotkać wszystko wokół. Zimą bardziej niż kiedykolwiek mieszkanie wionęło grzybem, który rozlał się po kątach czarną, śliską materią. Głupiutki pan Kracy właśnie ocierał się pyszczkiem o zacieki na ścianie. Kiedy katuchna zamknęła za sobą drzwi, klucz przekręcić raz, potem przeciągnąć łańcuch, potem zamknąć drugie drzwi, docisnąć i przekręcić tkwiący w nich klucz tylko raz i wciągnęła w płuca zatęchłe powietrze, poczuła, że wściekłość i zażenowanie odpływają. Wyjęła telefon i wysłała mamie wiadomość, że Włoszczyzn nie odebrała, bo na drzwiach sklepu wisiało zaraz wracam. W łazience wzięła szybki prysznic. Woda była chłodna. Nikt nie włączył bojlera, a ona bała się do niego sięgać. Był wielki, pożółkły, i w subtelnym świetle pojedynczej żarówki mrugał czerwoną diodą. To było jak danger, 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 albo po prostu trzymaj się z daleka, dzieciaku. Więc katuchna się nie zbliżała, ale przez cały czas uparcie, zdobywając się na odwagę, patrzyła w lampkę, gdy ochlapywała się ospałym strumieniem z prysznicowej słuchawki. Z łazienki zawsze wybiegała szybko, nago z ręcznikiem w ręce i wycierała się w pokoju, uprzednio zasłoniwszy wielkie okno roletą. Tamtego dnia, jeszcze zanim założyła ocieplone leginsy w skandynawskie renifery, odebrała wiadomość od matki. Rozpal w piecu, będę po dwudziestej pierwszej. Baśka Ełhora. Tak było zawsze. Raz nadgodziny, raz nocki, raz późne powroty. Bezustanne użeranie się z ogniem, którego rozpalanie było niczym układanka. Najpierw zwinięta gazeta na rozpałkę, później równiutki stos pociosanych drewienek jak igiełki mówiła mała Mają być jak igiełki wcale nie były. Potem odrzucona w pośpiechu zapałka druga bo pierwsza gasła, nie dotknąwszy nawet papieru czasem trzecia. Później pojedyncze bryły połyskującego węgla, który nie chciał zająć się żarem, i kopcił katuchnie prosto w twarz. Szuranie pogrzebaczem po żelaznym ruszcie, pilnowanie gazet, na których napisy najpierw rozświetlały się czerwienią, a potem czerniały i zamieniały w płomień. Potem dokładanie węgla łopatką. Raz. Potem przerwa, na kilka minut można zająć się czymś innym, potem dokładka. Młody ogieniek jest żarłoczny i szybko pochłania nawet największe kawałki węgla. Takie, które czasem trzeba rozłupać siekierką, bo się nie mieszczą do paszczyka chloka. Kiedyś całe to składanie i pilnowanie ognia było miłą rutyną, porządkującą rzeczywistość. Katuchna czasem wyobrażała sobie, że jest hutniczką i wytapia stal. Wrzucała do pieca kasztany czyli kawałki żelaza czy czegoś takiego które potem strzelały jak kulki posłane z odpustowego pistoletu Później gdy trochę podrosła zajmowała się piecem tylko z przymusu i gdy mama o to poprosiła Już nie gapiła się w płomienie dziadek oślepł od huty ani nie rzucała kasztanów nie będę dzwonić po Zduna Tamtego dnia klęczała przed węglarką w samych bokserkach i koszulce z bikini kill Miała wilgotne włosy, które powoli przesychały od ciepła ognia i była zadowolona, że jest ciąg i że komputer już się włącza, że razem z nim odpala się internet i jeśli dobrze pójdzie, to zaraz zaloguje się na chipsera i zostanie tam aż do rana. Ze spokojnego planowania wyrwały ją wibracje telefonu, który przylegał do jej brzucha, wsunięty za gumę od majtek. Tak? Co z tą włoszczyzną? Mama była na cigaretpauzie przed szpitalem. Katuchna słyszała karetkę, której syreny po chwili umilkły. Nie było, odpowiedziała zamykając stalowe drzwiczki w piecu. Jak nie było? Baby nie było. Poprawiła się poirytowana. Baby nie było. Powtórzyła mama, a w słuchawce coś zachrumkało, jakby wiatr wpadł do głośnika i zderzył się z elektronicznym bebechem telefonu. Co? No... Wyszła. Katuchna wstała z klęczek i jedną ręką zaczęła wciągać leginsy. Idź po te warzywa i podgotuj. Mama musiała wejść do budynku, bo nagle zrobiło się ciszej. Ja dziś trochę posiedzę. Nie chcę obiadu. Nie myśl tylko o sobie. Katuchna rozłączyła się i rzuciła telefon na sofę. Niewielki, mieszczący się w kącie, aneks kuchenny wyglądał tak, jakby też nie chciał obiadu ani kolacji, ani jutrzejszego śniadania. Elektryczna kuchenka stała przygnieciona rondlem i garnkiem z poprzedniego dnia, a na blacie piętrzyły się naczynia przyniesione z łazienki już po tym, kiedy mama wyszorowała je pod prysznicem. Katuchna nie zamierzała gotować. Zostawiła piec i uciekła do swojego pokoju, by wspiąć się na piętrowe łóżko, wziąć laptopa i słuchawki i poszukać kogoś do rozmowy. Właściwie nie miało już znaczenia to, o czym popiszą i czy rozmowa będzie się kleić. Chodziło bardziej o przyjemność kompulsywnego uderzania w klawiaturę, o nieprzemyślane odpowiedzi, o feeling. Może o pytanie, wyjdziemy na dwór? I odpowiedź, mam siódemkę, piętnaście po, będę na rynku po dziewiętnastej. Co już zdarzało się katuchnie, ale nigdy nie przychodziła na umówione spotkanie, bo za bardzo się ich obawiała. Wirtualne przygody napawały ją tym dziwnym uczuciem, że świat nie ma w sobie nic rzeczywistego i jest mętny jak sen w narkozie. Kiedy Chipser ładował połączenie z losowym użytkownikiem, katuchna wyjrzała za okno. Była dziewiętnasta, a niebo przecierało się charakterystyczną grudniową czerwienią. Gdy była malutka, mówiło się, że święty Mikołaj piecze ciasteczka i to stąd te rozgrzane burgundem obłoki. Ktoś w familoku naprzeciwko przyklejał do okna świecący się wieniec, a w ciemności innego mieszkania żarzyły się choinkowe lampki. Laptop piknął, bo ekran czatu w końcu się załadował. Informacja nad okienkiem radośnie oznajmiła – Chipser znalazł dla ciebie parę: Twój rozmówca jest z miasta Katowice. Napisz: Hej. Gdzieś pod spodem widniała informacja, że udostępnianie danych osobowych w rozmowie z obcym może być niebezpieczne. Katuchna jednak świetnie się zabezpieczała, umiała na przykład zmienić proxy, a to podobno gwarantowało anonimowość. Tak myślała i tym przekonaniem podzieliła się z rozmówcą. Chłopcem, który przedstawił się jako sobaka. Sobaka. Nie, to nie działa. Katuchna. A masz coś lepszego? Sobaka. VPN. Katuchna. Co? Sobaka. Wpisz to w Google, Katiusza. Wtedy sobaka po raz pierwszy nazwał Katuchnę Katiuszą. Czekaj, co? Wystukała w klawiaturę, ale wtedy poczuła, że w pokoju nadal jest chłodno. Ogień w piecu mógł zgasnąć, a to by oznaczało, że musi zacząć mozolną rozpałkę od nowa. Trzymając laptopa, zsunęła się z łóżka i niemrawym krokiem ruszyła do salonu, w którym panował nieprzyjemny półmrok. Światła przejeżdżających pod domem samochodów przemykały po popękanym suficie i odbijały się w oczach przysypiającego na oparciu sofy kocura. Wychadila na bierek, Katiusza, kojarzysz? Ale ona właśnie otwierała pogrzebaczem drzwiczki od pieca, a po kilku sekundach, kiedy chłopak wysłał kolejną wiadomość, próbowała już obudzić płomień zgasnących resztek paleniska. Nagle na ekranie pokazało się okno przychodzącego połączenia wideo. Zaskoczona katuchna zatrzymała się w półruchu i nie myśląc za wiele, wiedząc tylko tyle, że w ciemnicy pokoju sobaka i takiej nie zobaczy, wyciągnęła rękę i kliknęła w zieloną słuchawkę. — Raz swietali jabłoni i gruszy — przywitał się śpiewnie, licząc chyba na to, że katuchna odpowie kolejnym wersem piosenki, ale ona milczała, wpatrując się w rozpikselowaną, ziarnistą twarz chłopaka. — Nie znasz tego? — Chyba nie. Zaśpiewał dalej, fałszując. W ogóle cię nie widać, jesteś tam, Katiusza? Odchrząknął. Był bardzo szczupły. Jego policzki wydawały się wklęsłe, jakby zasysał je od środka, tak jak mama przy konturowaniu twarzy. Miał też duże, nieco wyłupiaste oczy i tlenione, krótko przystrzyżone włosy. Kilka pojedynczych kosmyków śmiesznie sterczało mu nad czołem, jakby nieudolnie przyciął sobie Baby Banks. W tej chwili z popiołu i resztek na żelaznym ruszcie buchnął płomień. Pomarańczowe światło zatańczyło przez chwilę na twarzy katuchny i sobaka chyba się z tego ucieszył. Rany, co ty tam robisz? zapytał i lekko się uniósł z nadbiórka, tak jakby chciał spojrzeć w głąb monitora. Ale w piecu. Katuch Katuchna zbliżyła się do leżącego na podłodze komputera. Jasne światło trochę za mocno podkręconego ekranu sprawiło, że tym razem jej skóra pewnie wydała mu się szara. A ty? Widzisz, odpowiedział, nawiązując do jej riposty na czatowe, co porabiasz. Wygląda jakbyś miał tam słoneczny dzień, zauważyła. Serio jesteś z Kato? To taka lampa. Ma imitować światło słoneczne. Terapeuta mojego współlokatora polecił mu to na zimowe epizody depry, żeby jego organizm produkował więcej witaminy D? Katuchna powoli pokiwała głową, a wtedy sobaka odwrócił się gdzieś za siebie i krzyknął coś, co brzmiało, jak. Prawda? Nie wiedziała, czy otrzymał odpowiedź, bo jej chipserowy macz tylko się uśmiechnął, i jak gdyby nigdy nic wrócił do rozmowy. A czemu u ciebie jest tak ponuro? Bo jest wieczór, zima, pieprzony grudzień, mruknęła. A poza tym mam w domu kota, który ucieka, gdy zapalamy w domu duże światło. To dziwne. Robi też inne głupie rzeczy. Wygryza dziury w skarpetkach i zasypia w pralce, jeśli ktoś zostawi otwarte drzwi do kibla. Serio? Potrafi też otwierać szuflady? Dlatego zaklejamy je taśmą? Katuchna zakradła się cichcem do drzemiącego kota, który na widok światła emitowanego przez ekran odwrócił się i zwinął w kłębek. To on. Ma na imię pan Kracy. Też mam kota. Sobaka wstał i teraz widziała tylko jego uda. Zaraz ci pokażę. Zniknął z pola widzenia kamerki. Za jego plecami katuchna dostrzegła wcześniej kilka plakatów, ale ściana, na której wisiały, zdawała się odrapana, jakby ktoś planował remont, ale tuż po zdjęciu tapet się rozmyślił. To Petunia. Najpierw usłyszała jego głos, a później zobaczyła, jak sobaka siada przed komputerem. W kościstych dłoniach trzymał kociątko. O rany! Katuchna przysunęła nos do ekranu, Przecież to jeszcze Bobas. Jest zupełnie malutka. Chłopak przytulił stworzenie do policzka, a ono wtuliło w niego malutki łaciaty łepek. Karmimy ją z butelki. Musisz wstawać co dwie godziny? I masować ją po brzuszku? Natuchna przyjrzała się, jak sobaka obraca petunie w dłoniach. Robił to całkiem sprawnie. Karmimy i masujemy ją na zmianę odpowiedział gdy po dłuższej chwili udało mu się ułożyć kociątko na ramieniu, skąd łypało ciekawsko w stronę kamery próbując zeskoczyć to znaczy ja i moje ziomki stąd dodał, bo katuchna nic nie mówiła, ale to ja ją znalazłem, więc jestem teraz jej tatą słodko rzuciła w odpowiedzi pan krace nadal usilnie starał się ignorować jej natrętną obecność więc Powlokła się z powrotem do łóżka. Po drodze dotknęła pieca i z ulgą pomyślała, że kafle robią się coraz cieplejsze. Kątem oka dostrzegła, jak kotek zeskakuje z oparcia sofy i kładzie się przy węglarce, chcąc najpewniej ogrzać sobie tłusty zadek i zmęczone kocurze kości. – A pan kracy? – zapytał sobaka, przekazując coraz bardziej łobuzującą petunię jakimś dłoniom, które nagle pojawiły się w zasięgu kamerki. – Jest stary. Starszy ode mnie. Palnęła, ale szybko uświadomiła sobie, że gdyby pociągnęła temat, to mogłoby zdradzić jej prawdziwy wiek. To znaczy w zasadzie tak stary, jak ja, uśmiechnęła się, maskując chwilowe zmieszanie, którego rozmówca chyba nawet nie zauważył. Jejku, i jak tam się trzyma? Dobrze, odpowiedziała zgodnie z prawdą. Sędziwy wiek pan Karcego mógł robić wrażenie. Jest zdrowy, to znaczy nie dolega mu nic oprócz kamienia na zębach, ale na razie nie mamy kasy na zabieg. U nas też z tym słabo, ale na szczęście mieszka tu z nami zootechnik. Dzięki niemu nikt nie wpadł na pomysł, żeby karmić Petunię śmietanką. Moja mama cały czas daje pan kraca mu mleko do kawy. Nie chce słuchać, że to mu szkodzi. Może zresztą już się przyzwyczaił. Miał sporo czasu, przyznał chłopak. A ty? Powiesz coś więcej o sobie, Katiusza? Wszystko już wiesz, zdążyłeś wykminić. Przez chwilę zastanawiała się, czy powinna mu opowiadać te wyuczone anegdotki o pracy w antykwariacie. Sobaka wyglądał na kogoś, kto lubi drążyć tematy i zadawać niewygodne pytania. Postanowiła więc zmilczeć. Widząc wahanie w sposobie, w jaki chłopak podniósł kciuk do ust, zdecydowała się przystąpić do ofensywy. Dajesz, ty opowiedz coś o sobie, sobaka. Sobaka, co to w ogóle zajmie? myślała, przyglądając się uważnie jego pociągłej twarzy i ekscentrycznemu uczesaniu, które nie na pewno nie było dziełem doświadczonego fryzjera. Mogło za to wyjść spod nożyczek zootechnika. Okej, okay, chyba zaczynam rozumieć, czemu nie chcesz mówić uśmiechnął się krzywo. To trudne. Trudno tak szybko wymyślić, kim się właściwie jest. Jesteś kocim tatą. Mieszkasz z kolegą, który zna się na zwierzętach, bo jest zootechnikiem. Nie tylko z nim. Jest tu jeszcze mój kumpel, z którym dzielę pokój. Ten gość od Lampy Słonecznej ma na imię Adaś. Mieszka z nami też Melody, tatuażystka i Stan, który próbuje rapować. I Kuba, on jest prawie jak mój brat. Czasem pojawiają się inni. Mamy sporo miejsca. Tatuchna kiwała głową i zastanawiała się, czy sobaka w ogóle wie, że te imiona nic jej nie mówią i że próbując sobie wyobrazić twarze tych osób, widzi tylko szereg podobnych do niego kościstych i jasnych sylwetek. To takie wielkie mieszkanie? Uśmiechnęła się krzywo, przypominając sobie, że sama żyje w ciasnej dwupokojowej klitce z klaustrofobiczną łazienką. Cóż, sobaka westchnął i spojrzał gdzieś w bok. Można tak chyba powiedzieć. Przad, mruknęła szczerze. Też kiedyś w takim zamieszka. Wynajmie gigantyczny apartament, może jakiś loft, albo przynajmniej trzypokojowy, duży metraż na osiedlu z centralnym ogrzewaniem i z widokiem na drzewa, które wiosną zakwitną i sprawią, że każde otwarcie okna będzie jak psiknięcie odświeżaczem powietrza o zapachu cherry blossom. Nad ranem budzić będzie ją śpiew ptaków, a ona odpali peta, siadając na parapecie z nogami na zewnątrz i obejrzy sobie wschód słońca, wydmuchując dym w stronę różowego świtu. – A ty z kim mieszkasz? Wspominałaś o mamie – faktycznie wspominała. Nie szło jej za bardzo to ukrywanie faktów ze swojego życia i zastępowanie ich czymś fajniejszym. Tak, z mamą. Zrobiło jej się przykro, że sobaka musi to wiedzieć. On pewnie już dawno wyniósł się od rodziców i prowadził dużo bardziej towarzyskie, pełne przygód życie. Jeszcze dodała szybko. To nie byłby powód do wstydu, gdyby przyznała się wcześniej, że ma piętnaście lat i chodzi do szkoły ale miała nadzieję utrzymać pozory bycia ogarniętą i samodzielną młodą dorosłą. Jest superowo, odezwała się znowu, chcąc przekonać nie tyle sobakę, ile samą siebie, że sytuacja jest totalnie pod kontrolą. Zamierzam się niedługo wyprowadzić. Pozwoli ci? Zapytał, a ona się przestraszyła, że może wie już, że jest kłamczuchą. Uspokoiła się w sekundę, gdy w końcu dodał: Brakuje ci jeszcze roku. No tak. Burknęła uciekając spojrzeniem w dół na klawiaturę i mając nadzieję, że Sobaka nie uzna tego za przejaw zmieszania wywołanego blefem. Raczej za naturalne skrępowanie kogoś, kto nagle sobie przypomniał, że na drodze, która wydawała się prosta, jest jeszcze kilka nieprzyjemnych przeszkód. Już raz mieszkałam sama. Wróciłam, kiedy zwolnili mnie z pracy. Ugryzła się w język, ale uznała, że na to już za późno. W kręgielni. Ojej, to słabo! Sobaka nie siedział już prosto. Rozwalił się na krześle tak, że zamiast jego twarzy widziała w kadrze kolano, prowokacyjnie wystające zresztą z potarganej dziury w dżinsach. Nie fajnie, potwierdziła, też odsuwając od siebie laptopa. Spojrzała w kierunku okna i zdziwiona, zorientowała się, że zaczął padać śnieg. To musiało trwać już jakiś czas, bo dachy i kominy budynków naprzeciwko pokryły się grubą warstwą bieli. Śnieży. Wymruczała po trosze do samej siebie, po trosze do osoby po drugiej stronie ekranu. Sobaka podniósł się z miejsca, zapewne spoglądając za okno. Miało już nie padać. Na święta prognozowali siedem stopni na plusie, a teraz tylko deszcz i roztopy. Będzie pizgać stwierdził, krzyżując ręce i pocierając ramiona dłońmi. Może spacer? Na początku Katuchna nie zrozumiała. Skrzywiła się, zapatrzyła w jego twarz na wideoczacie i powtórzyła w głowie Może spacer? Czy ten chłopak właśnie zaproponował jej wyjście? Spacer? Powtórzył. Nikt nie kazał jej naprawdę wychodzić z domu, a w wystawianiu ludzi do wiatru miała już niezłe doświadczenie. Zerknęła na godzinę wyświetlającą się w prawym dolnym rogu ekranu i z ulgą stwierdziła, że ledwo dochodziło w pół do ósmej. Do powrotu mamy było jeszcze całe mnóstwo czasu. Ogień był już rozpalony, pan Kracy miał miskę wypełnioną karmą dla otyłych kotów, a ona sama nie mogła znaleźć powodu, dla którego powinna odmówić. Tym razem naprawdę miała ochotę z kimś się spotkać. Dla efektu chrząknęła, potarła dłonią twarz i poprawiła się na łóżku, siadając prosto, aż strzeliło jej w kręgosłupie. No dobra, czemu nie? Super. Gdzie się widzimy? Sobaka wystukał coś na klawiaturze i nachylił się nad komputerem. Mogę dojechać do centrum w jakieś pół godziny? Katuchna przeanalizowała w głowie rozkład jazdy. Miała do wyboru tramwaj za cztery minuty lub pociąg, który odjeżdżał za piętnaście. Centrum spoko. Możemy się potem przejść gdzieś indziej albo zawinąć do jakiegoś lokalu. Była przestraszona i podekscytowana. Okej. Okay. Żeby zdążyć, muszę się teraz rozłączyć. Wyjdziesz po mnie na dworzec? Jasne. O której będziesz? Nie pamiętam. Poczekaj chwilę. Katuchna wygooglowała stronę kolei i sprawdziła, kiedy pociąg ląduje w kato. Zanim odpowiedziała, zastanowiła się jeszcze, czy to na pewno dobry pomysł, ale wyczekujące spojrzenie sobaki sprawiło, że odsunęła od siebie niechciane myśli. O ósmej może być? Będę wcześniej. Sprawdzę sobie peron i spotkamy się przy zejściu na schody ruchome, ok? Dobra. Do zobaczenia, Katiusza. Sobaka pomachał do niej, a ona uśmiechnęła się słabo. Na razie. Wcisnęła czerwoną słuchawkę i połączenie zostało przerwane. Pospiesznym ruchem klapnęła pokrywą laptopa. Miała tylko chwilę poczatować, to tyle. I powinna była wystawić tego chłopca, a nie zastanawiać się, czy na pewno zdąży na swój pociąg. Łanieczka Wcale nie mam własnych planów, w ogóle, skoro już uprzejmie pytasz. Wymamrotała łanieczka, kiedy ojciec poprosił, a właściwie wymusił na niej, żeby poszła na pocztę odebrać awizowaną przesyłkę. Wzięła wózek, włożyła do niego pluszowego misia i zoldę i wyszła na zewnątrz. Śnieg sypał się niemrawo, jak sól z częściowo zatkanej solniczki. Miała na sobie zeszłoroczny płaszcz, który niekomfortowo opinał się jej na ramionach. Brakowało jej odwagi, by się zważyć, ale dominująca myśl o zmianie rozmiaru nie dawała jej spokoju. Dziecko zapiszczało, kiedy zbyt mocno wjechała w zakręt. Zwolniła. Spróbowała rozluźnić mięśnie barków. Tego dnia na lekcji wychowawczej klasa musiała przebrnąć przez testy szkolnego doradcy zawodowego. Typ był nowy, przyszedł do Niemcewicza świeżo po studiach i wydawał się zestresowany tym, że ponad dwadzieścia par oczu czujnie obserwuje wszystkie jego ruchy. Przedstawił się jako Karol, ale wszyscy mówili do niego proszę pana. Jagoda, bo takiej było na imię, nie miała pojęcia czego się właściwie spodziewał, ale w jakimś sensie mu współczuła. Przez nieuwagę rozsypał na podłogę przygotowane przez siebie arkusze. Zaczął je zbierać, mrucząc coś pod nosem, a przez nazbyt dopasowane spodnie od garnituru miał wyraźny problem z tym, by porządnie się schylić. Łanieczka wysunęła się z ławki i pomogła mu zebrać kartki z podbiórka, co kilku odważniejszych kolegów skwitowało obleśnym gwizdaniem. Doradca się speszył, ale jagoda po prostu wróciła na miejsce, wcześniej ukradkiem pokazując faka tępym prześladowcom z drużyny siatkarskiej. Nigdy nie dawali jej spokoju. Spędziła z nimi wystarczająco dużo czasu, by do tego przywyknąć. W klasie zapanowała chwilowa cisza, przerywana jedynie skrobaniem ołówków po papierze. Wszyscy pochylili się nad rozdanymi im ankietami. Jagoda łańka. Prowadzący wyczytał jej nazwisko z dziennika i przez chwilę lustrował wzrokiem wszystkich siedzących, czekając, aż odezwie się wywołana osoba. Poprosił o wystawienie na blat karteczek z imionami, ale nikt się do tego nie kwapił. Łanieczka niemrawą uniosła dłoń. – Przeczytasz nam swój wynik? – Łanieczka zerknęła na kartkę. – Pięć punktów w pierwszej rubryce, cztery w drugiej, dwa w trzeciej, osiem w czwartej. Doradca spojrzał na ściągę z kluczem, którą kurczowo ściskał między pobielałymi palcami. Jagodo, zaczął i na chwilę zamilkł, nawigując przez informacje na świstku. Twoje dwa najwyższe wyniki odpowiadają predyspozycjom w zakresie umiejętności miękkich i relacji międzyludzkich. Jesteś życzliwa i empatyczna. Odnajdujesz się przede wszystkim w zadaniach związanych z opieką i wspieraniem innych ludzi a przy tym masz analityczny umysł. Klasa, wedle wszelkich przewidywań, wybuchnęła gromkim śmiechem. Mężczyzna mówił dalej. Być może odpowiednim zawodem dla ciebie byłby taki związany z ochroną zdrowia. Myślałaś o medycynie? Albo o psychologii? Ktoś parsknął. Za plecami łanieczki rozległy się szepty. O położnictwie, odpowiedziała, prostując się na niewygodnym krześle. Co zdajesz na maturze? Doradca zakreślił coś w otwartym zeszyciku na biurku. Zdaje, to za dużo powiedziane, odezwał się z tyłu sali Benjamin. Klasa znowu ryknęła śmiechem. Biologię, chemię, historię. Doradca wolno pokiwał głową, po czym uśmiechnął się przepraszająco i przeszedł do kolejnej osoby. Jagoda odczekała chwilę puszczając mimo uszu kolejne żarciki, po czym wstała, zabrała swoją torbę i bez słowa powoli opuściła klasę. Na pożegnanie posłała Beniaminowi pogardliwe spojrzenie. Nigdzie jej się nie śpieszyło, choć wolałaby, by było inaczej. Wolałaby gdzieś pędzić, i czuć presję wynikającą z robienia rzeczy, ale lekcje tego dnia skończyły się krótko po piętnastej, kiedy postanowiła wyjść z wychowawczej i od tamtego momentu jej jedynym obowiązkiem była opieka nad Izą. Karmienie jej, przewijanie i dostarczanie stymulującej rozrywki. Mózg rocznego dziecka to nieskończony potencjał. Wszystko, co łanieczka zrobi, będzie miało wpływ na jego rozwój. Dotarły na pocztę. Gdy tylko drzwi budynku się zamknęły, Izolda zaczęła krzyczeć, próbując ściągnąć z siebie zimową czapeczkę. Stojący w kolejce sąsiad, który oparł swój rower o regał z książkami, obejrzał się na nią i rzucił pod nosem coś, co musiało być zjadliwym komentarzem. Zerknęła na podsuniętą jej paczkę z zamówieniem ojca. Znów kupił coś przez internet i pewnie miało to związek z rozrastającą się kolekcją pocztówek, które tata skrzętnie upakowywał w grube, zamszowe klasery. Albumy pechniały wilgocią i skórą i za każdym razem, kiedy wyciągał je z szafy, łanieczka mimowolnie wstrzymywała oddech. Jej telefon zawibrował, gdy w okienku kwitowała odbiór. Czarek, jak tam skarbie? Jagoda. Spoko, jestem na poczcie z Izą. Czarek, chcesz dziś pojechać z nami na zakupy? Na dziesiątą planujemy kino, i byłoby cudownie, gdybyś się pojawiła. Wrzuciła telefon do wiszącej przy wózku torby. Nie miała ochoty spotykać się z czarkiem, zwłaszcza teraz, gdy czuła, jak jej ciało ciasno wypełnia ubrania. Przy każdym ruchu przypomina nieczce, że jest niewygodne, opuchnięte i obce. Poza tym była pewna, że jej rude odrosty są widoczne z odległości kilkuset metrów. Zawstydziła się, gdy tylko o tym pomyślała i narzuciła na głowę kaptur. Gdyby tylko mogła się z tego wszystkiego otrząsnąć, gdyby mogła rzucić szkołę, pójść do pracy, wyprowadzić się z domu, zacząć od nowa. Tylko ona, jagoda łańka, i jej córka Izolda. Dziecko, które nie było niczemu winne i teraz pewnie cierpiało przez głupotę najbliższych. Bo czy można chcieć mieć taką mamę? Taką, która tylko siedzi i patrzy, jak życie zostawia ją daleko w tyle? Czarek złapał łanieczkę za rękę, gestem filmowego dżentelmena odgarnął włosy z jej twarzy i powiedział, że jest wspaniałą dziewczyną i najlepszą matką na świecie. Ale tak naprawdę był irytujący, protekcjonalny i cały czas chciał okazywać jej litość, której nie potrzebowała. Musi po prostu wziąć się w garść. Po wejściu do mieszkania położyła paczkę na komodzie w przedpokoju, zostawiła rozbawione dziecko dziadkowi i poszła do łazienki. Tam schyliła się pod kranem i ochlapała twarz wodą. Musi po prostu wziąć się w garść. Rozpisze kolejną dietę. Wykona kilka płatnych przekuć dzieciakom ze szkoły i zainwestuje w jakieś suplementy na odchudzanie, zdatę pieprzoną maturę i pójdzie na studia, żeby udowodnić tym wszystkim pajacom, że jest w stanie zaopiekować się sobą. Że to żadna patologia, kiedy trzy razy nie zdaje się do następnej klasy, i żaden wstyd, że w wieku siedemnastu lat zachodzi się w nieplanowaną ciążę. Musi po prostu wziąć się w garść. Czarek. Jagódko, skarbie. Jesteś? Łanieczka. Tak, przepraszam, mam w poniedziałek sprawdzian, muszę się uczyć. Czarek. Szkoda. Powodzenia, skarbie. Jesteś wspaniałą dziewczyną i na pewno sobie poradzisz. Katuchna. Pociąg wlókł się po szynach i Katuchna miała wrażenie, że dziesięciominutowa podróż trwa całą wieczność. Jak sprawdzian z matmy, na który się nie przygotowało. Szukała za oknem umykającego krajobrazu, jednak widziała tylko swoje odbicie. To był zły pomysł, najfatalniejszy pomysł. Jechała na spotkanie z chłopakiem z internetu, z człowiekiem, z którym prawie nic jej nie łączy oprócz tych paru chwil, które spędzili czatując na chipserze. Czyste. On jest starszy i na pewno bardziej dojrzały. Odezywał się cichy głos w jej głowie. Ten sam, który nazywał ją kretynką za każdym razem, gdy zrobiła coś potencjalnie zawstydzającego. Dlaczego miałby się umawiać z piętnastolatką? Mam siedemnaście, tyle co on. Wymruczała pod nosem, ledwie poruszając ustami, które wtuliła w szalik. Głos w głowie perorował. Masz piętnaście lat i spotykasz się z prawie pełnoletnim facetem z neta, kretynko. Nie zapomnij wrzucić na tumbl Ragifa z Dominic Swain w serduszkowych okularach. Zamknij się, powiedziała głośniej. Konduktor spojrzał na nią krzywo i chrząknął znacząco. Bilet, mruknął. Nie była pewna, czy usłyszał to, co powiedziała, ale i tak zawstydziła się i zaczęła grzebać w kieszeni w poszukiwaniu drobnych. Mogę kupić? To ma być uczniowski? Głos konduktora był tubalny i wibrował w powietrzu. Nie miała przy sobie nawet grosza, więc zrobiło jej się gorąco, zimno i znów gorąco, a po plecach zaczął jej spływać pot. Pociąg powoli podjeżdżał do rozświetlonych na biało peronów. Była już na miejscu, o włos od kresu podróży. Wysiadałaby za chwilę. Konduktor wyczekująco blokował przejście. Podniosła na niego wzrok, chcąc przez chwilę wyglądać jak smutny szczeniaczek, ale wtedy krótkofalówka przy jego pasku zaskrzeczała, wzywając go do podejścia do drzwi, które zaraz miały się otworzyć, i wpuścić do środka pasażerów. Konduktor obrzucił nastolatkę spojrzeniem, mówiącym coś w stylu: Masz szczęście, Smarkulo, albo To tylko moja dobra wola, że zostawiam cię w spokoju, a katuchna poderwała się z siedzenia. Przez zamieszanie z biletem na chwilę zapomniała o celu wyprawy. Świadomość jego realności nadeszła ponownie i nieco zakręciła jej w głowie. No weź nie przesadzaj, kretynko. Za późno, już się wkopałaś, myślała. Wypadła na peron półprzytomna z oszołomienia. Ja pierdolę, kurwa, posun się, usłyszała, a potem ktoś trącił ją barkiem. Zdenerwowana pobiegła w stronę ruchomych schodów. Między filarami kłębiło się mnóstwo ludzi. Był piątek. Wszyscy wydawali się albo zmęczeni, albo nabuzowani perspektywą weekendowej popijawy. W potoku twarzy i sylwetek katuchna z trudem wypatrzyła tę jedną, nieruchomą postać. Biała czupryna na żywo wydawała się jeszcze bardziej stercząca i zmęczona wielokrotnym rozjaśnianiem. — Katiusza! — zawołał Sobaka. Gdyby go nie rozpoznała, prawdopodobnie pomyślałaby, że to dziewczyna ubrana w długi, przewiązany w pasie płaszcz, wysoka jak modelka wybiegowa. Sobaka miał bladą, smukłą szyję, która wystawała z kołnierza, kontrastując z bordowym odcieniem okrycia, a w ręku trzymał szalik ozdobiony piórkami, żywcem wyjęty z burleski albo imprezy w klimacie lat dwudziestych. Może zresztą był częścią kostiumu, bo kiedy katuchna podeszła naprawdę blisko, zorientowała się, że do piórek ktoś podoklejał cyrkonie. Jaki szalik! — zareagowała natychmiast, chcąc tym samym przełamać nieśmiałość ogarniającą ją pod wpływem tej dziwacznej, śmieciowej elegancji, która pasowała sobace tak, jakby urodził się na pokazie mody od kociur i pierwszy krok postawił w bucie na szpilce. Fantastyczny. Nie była pewna, czy powinna podać mu rękę, czy po prostu stanąć obok i niby przypadkiem wsunąć dłonie do kieszeni kurtki. Wyszedł jej jednak naprzeciw, rozchylając ramiona do krótkiego, niezobowiązującego uścisku. Kiedy go objęła, poczuła zapach perfum podobny do tego, który znała z kosmetyczki matki. Był subtelny, ale po chwili rozwijał się w coś głębszego. Coś, czego nie umiała nazwać. Skrzywiła się, myśląc o matce i jej drogeryjnych upodobaniach. W gruncie rzeczy zupełnie nieprzystających do stylu sobaki, jakkolwiek go nazwać. Mój ulubiony, odpowiedział z uśmiechem, wiążąc piórkowy szalik na karku. Cyrkonie zalśniły w świetle jarzeniówek jak diamenty albo jak gwiazdy na teatralnej dekoracji, mega glamur. Katuchna wiedziała tylko tyle, że Glamour to gazeta, z której mama podkrada próbki balsamów do ciała i mdłych wód toaletowych za każdym razem, gdy przegląda dział z czasopismami w osiedlowym kolporterze. Ja wymiękam, powiedziała wskazując na ubłocone nogawki dżinsów i pikowaną czarną kurtkę, którą narzuciła na bluzę z kaptorem. Ale nie wiedziałam, że wybieramy się do opery. Życie. Imituje sztukę, odparł Sobaka, jakby bez związku i poprawił przerzuconą przez ramię skórzaną listonoszkę. Możemy sami sobie zrobić operę i kostiumy. To niczyja sprawa. Ruszyli w dół ruchomych schodów, przeciskając się obok stłoczonych na nich ludzi. Chłopak przeskakiwał co dwa stopnie i katuchna ledwie za nim nadążała. Kiedy w końcu zjechali, a może raczej stoczyli się na poziom poniżej peronów, sobaka natychmiast skierował się w stronę dworcowego fast-fooda i kupił dwie paczuszki frytek. Jedną z nich bezceremonialnie wcisnął katuchnię, która ze zdziwieniem objęła palcami zatłuszczony rożek, wypełniony trochę za grubo ciosanymi kawałkami ziemniaków. Wchodząc na plac Andrzeja, milczeli zajęci jedzeniem i powolnym godzeniem się z niską temperaturą na zewnątrz. Było kilka stopni poniżej zera, a pojedyncze płatki śniegu wirowały w świetle samochodowych reflektorów. Dopiero wtedy katuchna zorientowała się, że to prawdopodobnie najgorsza możliwa pogoda na spacer, bo skończy się albo zamarznięciem w zaspie, albo przynajmniej przeziębieniem. To drugie oznaczało tydzień faszerowania się pyralginą, popijaną obficie ohydnym syropem z cebuli. Chcąc przerwać ciszę, która stała się nagle ciężką i obezwładniającą jak wór kamieni przywiązany do kostki, katuchna wymąkała. Pizdź, nie? Głos w głowie nazwał ją kretynką, a luźna atmosfera z peronu rozwiała się całkowicie jak sterta plastikowych śmieci podczas wichury. Pewnie tylko ona to czuła. Po raz kolejny przyłapując swój umysł na płataniu jej figli, więc nerwowo spojrzała w stronę towarzysza, który właśnie napychał sobie usta frytkami i próbował je szybko połknąć, by móc odpowiedzieć: Masakrycznie! U nas nawet nie da się wysiedzieć! Adaś pojechał gdzieś do znajomych po farelki, ale jeśli nadal będzie tak zimno, to nie wiem, jak uciągniemy. Oprócz melodii i petuni, nikogo tam teraz nie ma. Wszyscy skitrali się u przyjaciół, Stan wrócił do starego i tylko my nie mamy gdzie się podziać. Katuchna zaskoczyła jego odpowiedź. Nie chodziło tylko o to, że spodziewała się jakiejś burkliwej i krótkiej repliki godnej żałosnego pytania, które zadała. Również o to, że nie do końca rozumiała mieszkaniową sytuację Sobaki. Godzinę wcześniej wielkie lokom z tłumem znajomych wydawało jej się raczej spełnieniem marzeń niż koszmarem. O którym z takim spokojem teraz opowiadał. Może grzejnikami damy radę trochę ogarnąć nasz pokój, ale gorzej, jeśli pozostałe się wyziębią. Ściany będą tak lodowate, że żadna farelka nikt tego nie naprawi. Rok temu było lepiej, mieliśmy wtedy gaz. Co z Petunią? zapytała nastolatka, nie wiedząc, jak inaczej pociągnąć rozmowę. Czuła się nieswoją i niepewnie. Słuchając opowieści o uciekających przed śmiercią z wyziębienia lokatorach. Dwa lata wcześniej, zanim zimą nawalił piec, i obie z matką trafiły do szpitala, zatrute tlenkiem węgla, katuchna nie bała się chłodu, bo właściwie go nie znała. Dopiero kiedy wróciły do domu, przekonała się, jak paskudnie jest w mieszkaniu, w którym od tygodnia nikt nie grzał. Melody trzymają w chuście. Wiesz, tak jak niektóre mamy noszą niemowlaki, wykonał rękoma ruch demonstrujący sposób wiązania materiału. Grzeje ją własnym ciałem i próbuje coś załatwić dla nas przez Neta. Nie wiadomo, kiedy odetną nam prąd. Lecą sobie tak po kolei. Sobaka przyspieszył kroku i nerwowo cisnął tłusty papierek po frytkach do śmieci. Nie trafił. Cofnął się, schylił i ostrożnie włożył go do kosza. Bez Odparła katuchna wciąż zmieszana. Całe to poczucie dojrzałości, które chyba wmawiała sobie w drodze do Katowic, już się ulotniło. Teraz czuła się mała i bezradna. Miała wrażenie, że nikt nigdy nie pokazał jej, jak radzić sobie z prawdziwymi problemami. Problemami dorosłych. Ale to luz! dodał nagle Sobaka, zauważając chyba, że jej spojrzenie traci na ostrości jakby wycofała się do środka swojego umysłu. Może pomyślał, że to ona ma gorzej, albo że to, co właśnie powiedział, było naciągane, więc pokręcił głową i mruknął – to serio nic takiego. Od codzienność. Ogarniemy to, bo zawsze ogarnialiśmy. Czemu tym razem miałby być wyjątek? Brzmiał, jakby chciał przekonać samego siebie, a nie katuchnę, której dźwięk jego głosu lekko otrzeźwił. I'm overthinking again. And now I'm overthinking overthinking. Szli przed siebie, zważając tylko na zbyt szybko przejeżdżające samochody i zaspy, które powoli rosły wzdłuż krawężników. Nie spostrzegła nawet, gdy minęli zakład karny na Mikołowskiej ani kiedy zawędrowali dalej. W kierunku pałacu młodzieży, którego piaskowa elewacja wydawała się niemal pomarańczowa w ciepłym świetle latarni.